Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj zabieram was podobno na bardzo wykwintne jedzenie. Nie wiem, czy kojarzycie tego mężczyznę za moimi plecami. To nikt inny jak gwiazda TikToka, jak gwiazda Instagrama, po prostu gwiazda mediów społecznościowych. Cheen Burak. I tu, wiecie, ile lat ma ten facet? 25 lat, a już ma restaurację w Dubaju, w Taksim. Ogólnie jest to Turek, który podbił świat swoją kuchnią, autentycznością. Czy rzeczywiście jest tak doskonale, czy rzeczywiście jest tak smacznie i czy rzeczywiście jest tak drogo? Jesteśmy tutaj w Dubaju, aby to sprawdzić. Zaczynamy! No dobrze. To jesteśmy w środku, siadamy i zaraz będziemy zamawiali. Restauracja sama w sobie bardzo ładna, nie będziemy ukrywali. Wszystko jest zrobione z takim fajnym, lekko tureckim sznytem, gdyż jak sami mam nadzieję, że wiecie, Burak to turecki szef kuchni. Niesamowite to jest, że ten człowiek jest tak młody, 96 rocznik. Menu jest w formie elektronicznej, więc sprawdzamy dokładnie, jak to tutaj wygląda. Lentil soup. Ok, blended red lentil, carrot, potato, butter. 38 dirhamów. Wydaje się, że to nie jest dużo. Meze, czyli to są przystawki. Ok. Boże, ile tego jest? Kebab, o. Kebab weźmiemy. Kebab u Buraka. To jest bardzo dobry pomysł. And sparkling water. Sparkling with ice. With ice. With citrin. Cytryna. Dobra. So soup, hummus with meat, Burak casserole, kebab and the sparkling water. Yes. Thank you very much. Cytryna. Będzie cytryna. Będzie cytryna? Będzie cytryna. Pomyślisz, że ty masz na imię cytryna pewnie, nie? Ta figurka, którą już widzieliście wcześniej, a tutaj z kolei znajduje się wielki ekran, gdzie Burak przygotowuje posiłki, te ogromne dania, z których zasłynął. A jeżeli chodzi o to, jaki mamy widok za okna, no to jest to Downtown Dubai, czyli praktycznie samo centrum. Yes, in the middle. Perfect. Czyli to jest zupa, moi drodzy, z soczewicy. Mhm. Mamy hummus z mięsem. Okej, okay. Thank you. Bardzo miła obsługa. Naprawdę bardzo miła. W ogóle jak piszecie kod sprawdzam jak, to dostaniecie 5% upustu. I się nie pizgajcie, bo tak nie ma. Sprawdzamy. No to startujemy naszą ucztę w restauracji Buraka. Cóż tutaj mamy? Zobaczcie, mamy tutaj, moi drodzy, zblendowaną czerwoną soczewicę, ziemniaka, masło oraz marchewkę. Zupka, która w swojej konsystencji przypomina taką zupę krem, nie ma co ukrywać, bo jest raczej gęsta, aniżeli taka leista, więc będziemy teraz ją sprawdzać. Do tego dostaliśmy jeszcze cząstkę cytryny, żeby delikatnie sobie zakwasić to środowisko, ale już sprawdzamy. 38 dirhamów. Fajna. Czuć w strukturze, że to nie jest taka zupa całkowita woda, tylko jednak pod językiem czuć właśnie najbardziej chyba tego ziemniaka, aczkolwiek ta soczewica jest głównym motywem. Tak jak macie w perfumach różne akordy, różne akcenty, tak samo jest właśnie tutaj. W pierwszym rzucie ziemniak, soczewica jako zamknięcie całkowicie smaku. Fajnie naprawdę tutaj wchodzi. Także ta struktura, jak sami widzicie, i porcja jest naprawdę bardzo odpowiednia, jeżeli chodzi właśnie o taką zupkę. I zupka jest tylko jedna w restauracji. Nie będę ukrywał, zupa delikatna, w ogóle fajnie ona gra z tym klimatem, który tutaj mamy, bo jest taka orzeźwiająca, nie jest przesycona, więc myślę, że do takich właśnie klimatów, gdzie jest bardzo wysoka temperatura, ta zupa jest super odpowiednia i serio, autentycznie serio, jest bardzo, bardzo dobra. Zobaczmy w takim razie hummus. Gotowana ciecierzyca, następnie blendowana z pastą tahini, sok z cytryny i na sam top sól. I do tego dostajemy takie oto tutaj bułeczki, fajne bułeczki. Podejrzewam, że to chodzi o to, że to się rozrywa,
i do środka można sobie napakować i zrobić taką bułkę. W ogóle, z tego co się orientowałem, widzicie, tutaj mamy oto taką kieszoneczkę, więc możemy sobie, zobaczcie, nabieramy troszeczkę humusu, możemy sobie rozsmarować. Ogólnie jest absolutna dowolność, jak to zjemy. Każdy je tak, jak chce, tak, jak uważa. Czyli mamy pyk, troszeczkę naładowaliśmy, weźmiemy sobie jeszcze jedno, zrobimy taką wypchaną tą kieszoneczkę. No może nie wygląda ona zbyt pięknie, ale to nie o to w tym chodzi. My chcemy po prostu dobrze sobie to zjeść. Ale pachnie fenomenalnie, naprawdę. Zobaczymy teraz, jak to będzie smakowało. Bardzo dobre. Humus smakuje świetnie. Delikatny, dobrze wyważony. Bułka super. To można powiedzieć też, że to jest taki chlebek a la pita. Albo on jakoś inaczej się nazywa. Niemniej jednak jest to pozycja naprawdę bardzo dobra. Aromatyczny. Przychodzi w takiej gorącej tej. No super smaczne. Centralnie może troszeczkę bym posolił, ale to już jest według własnego uznania. Jak na razie naprawdę bardzo dobrze to wszystko zaczyna wyglądać. No zobaczcie sobie, jak taką kieszoneczkę można utworzyć. Tak wygląda mniej więcej to, co ja skomponowałem. Ja wiem, estetycznie nie jest zbyt pięknie, ale smakuje doprawdy bardzo, bardzo dobrze. Gryziemy sobie raz jeszcze i będziemy się przenosili do kolejnego dania. Niemniej jednak to było naprawdę smaczne, zupka również. Caesar roll, także zobaczcie, jak to wygląda. Jest tutaj mięso wołowe, jak i mięso baranie, pokrojone i ugotowane, przyrządzone z pomidorem, masłem czerwonym i zielonym pieprzem. Ta pozycja jest bardzo droga, bo kosztuje 155 dirhamów. Dlatego teraz patrzcie, jak to się prezentuje. I wygląda naprawdę, naprawdę smacznie. Nie, no już mi na razie nie będzie potrzebne. O, nawet właśnie mamy na nożu nawet napisane, gdzie jesteśmy, widzicie? Powinniście zobaczyć. No dobra, no to teraz sobie sprawdzimy. Również wykorzystamy sobie tę bułeczkę, więc dobrze, że nic innego nie mamy, bo to by tylko się zmarnowało, a tak po prostu będziemy sobie to przegryzali. Tutaj mamy mięsko. Fajnie, że to jest w takim sosiku podane. To najlepiej. Bardzo kruche mięso. Niesamowicie kruchutkie. Rozpływa się to od razu w ustach. Bardzo mięsne. Super wyczuwalne jest to masło. Zanurzę sobie ten chlebek w tym sosiku, który tutaj się wytworzył. I widzicie, mamy tutaj czerwoną paprykę. Papryczkę chili, można byłoby powiedzieć. Mamy do tego pomidora, który został ugrillowany, bo widać ewidentnie, jak jest tutaj lekko przypalony, ale to jest oczywiście specjalny zabieg. Tutaj mamy oczywiście, widać po kości, że to jest baranina, natomiast wołowina znajduje się wewnątrz tego rozgrzanego platu. No to teraz możemy sobie również tak samo to zrobić, bo to przecież po coś nam zostało podane. Każdy robi według własnego uznania. Zobaczcie, jaki ten sosik jest. Tutaj możemy sobie maczać, ale my sobie zawiniemy takie dwa plasterki do środka i po prostu w ten sposób to zjemy. Powiem wam tak szczerze, że szedłem tutaj lekko sceptycznie nastawiony i myślałem, że nie będzie. Wiedziałem, że będzie smacznie, ale nie wiedziałem, że to miejsce mnie tak oczaruje smakiem. Jakość tego mięsa jest naprawdę hipnotyzująca. Jest to tak bardzo napełnione tym smakiem. Jest super przyprawione. I ten sos, który się tutaj wytworzył, to jest tak, jakbyście byli na najlepszym grillu, na jakim byliście dotychczas. Bo nie będę ukrywał, ale dla mnie takiej jakości mięso jest czymś ekskluzywnym, jest czymś, co chciałbym jeść raz na jakiś czas, żeby ten smak mi się po prostu nie znudził. A to jest naprawdę super. Spróbujemy sobie jeszcze tylko tutaj tej baraniny, chociaż ja za baraniną totalnie nie przepadam, ale no przecież trzeba to zrobić i jest ona, oj, pokaż, ale kruchutka, to może muszę tutaj, żeby nie pobrudzić. Zobaczcie, jaka fajna cieniutka i nie mówię cieniutka, że mało dostaliśmy, broń Boże, chodzi po prostu o to, że to jest super, super przygotowane i topping, widzicie z czego? Z to, z czego było napisane, czyli czerwony i zielony pieprz. I to jest fenomenalne. Baranina w moich ustach chyba nigdy by się wcześniej nie doczekała określenia wow, ale dobra baranina. A tutaj w tej restauracji, mówię poważnie, bardzo dobrej jakości mięso i coś takiego chciałbym jadać częściej, o ile będę następnym razem w Dubaju. Ostatnie danie przed nami, kebab. No i teraz to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli kebab. Moi drodzy, mieszane mięso zarówno z baraniny, jak i wołowiny. I jest, są tutaj dodane przyprawy, nazwijmy je. Do tego jest jeszcze oczywiście grillowana
cebula, jak i grillowany pomidor. Zobaczcie, jak on smakuje, a ta potrawa, wbrew pozorom, nie jest taka droga. Upewnię się tylko jeszcze, tak, ona kosztuje 96 dirhamów. Oczywiście, no jest to drogie, ale w tej restauracji to aż tak bardzo drogie nie jest. Degustujemy kebab. Prawdziwy turecki kebab wygląda właśnie w ten oto sposób. Zobaczcie. Czy wy to widzicie, jak ja to rozkrajam, jak delikatnie, ja w ogóle nie używam siły. O, w ogóle. Bardzo dobrej jakości jest to mięsko tutaj. I jeszcze. O, pięknie. No to sprawdźmy to. Kebab, niegdyś moje ulubione danie, oczywiście ten europejski. A zobaczymy sobie w takim razie ten oryginalny, jak będzie smakował. Pachnie po raz kolejny niesamowicie maślano. Tu wszystko jest, mam wrażenie, na tym maśle. Tu się nie używa chyba oleju do przyrządzania potraw, tylko właśnie tłuszczem jest masło. Oj, to jest bardzo tłusta pozycja. I tutaj zdecydowanie mocniej wyczuwalna jest baranina, a nie wołowina. Oj, zdecydowanie bardziej. Ciekawi mnie, czy kasza bulgur również została przyrządzona z dużą ilością masła. Nie, ale jest bardzo pomidorowa, fajna, lekko pikantna, gdzieś tam atakuje właśnie to, więc jeszcze raz zobaczymy sobie, czy to był tylko mój taki złoty strzał, że akurat wtedy wziąłem tę baraninę, czy rzeczywiście ten kebab będzie zdecydowanie bardziej barani niż wołowy. Nie, baranina, ale nawet dla mnie, czyli w ogóle nie fana tego rodzaju mięs, nie jest odrzucająca. Jest zachęcająca właśnie, żeby to spróbować. I widzicie, tak wygląda ten kebabik. Postać dosyć duża, nie będziemy ukrywali. Fajnie, że są te grillowane warzywa obok. Mamy kaszę bulgur. Bardzo ładna kasza. O Jezus, ale ona jest soczysta. Nawet ja tutaj widzę, przed chwilą degustowałem, natomiast nawet w obrazku jest bardzo. I mamy do tego jakąś sałatkę w postaci czerwonej cebuli. Troszkę tutaj się zawieruszyła jakaś kapustka i oczywiście pomidor. Super przyrządzone, świetnej jakości mięso, świetne przyprawy. Kasza nawet przygotowana też w zupełnie inny sposób. Jest troszeczkę masła, jest troszeczkę przypraw. Naprawdę jest to bardzo, bardzo smaczne. Warte zdecydowanie tej kwoty, która jak za coś takiego uważam, że nie jest wygórowana. Ale to było dobre. Ale to było dobre. No i teraz na deser wzięliśmy sobie, moi drodzy, dwa razy kawa, turecka rzecz jasna, i baklawa, czyli też rzecz, no, czy może się coś bardziej słodkiego kojarzyć z tamtymi terenami? Wątpię. Mi się wydawało, albo ten facet powiedział, bo ja chciałem zabrać, żebym mógł ładnie posprzątać, a on mi powiedział, czekaj, czekaj, gnoju. To byłby hit. Widzicie? I tak pan to robi. O. Ale głośno. Ale takim nożykiem będzie pan kroił? No dobrze. Dwa, trzy, cztery. A i ten plaster idzie tutaj na wierzch. O. I let's go. Thank you. Enjoy. Pięknie to zrobił, tylko mi aż uszy napieprzają, jak on stuka w ten talerz. Baklawa, czyli najbardziej znany deser. Kuchnia turecka, kuchnia grecka. Każdy z tych krajów ma swoją baklawę. Baklawa turecka, albo baklawa tutaj z tej restauracji, wygląda w sposób następujący. Czyli mamy tutaj ciasto filo, pistacjowe wnętrze i do tego, moi drodzy, jeszcze mamy turecką kawę, czyli takie, można powiedzieć, espresso, tylko że właśnie stamtąd. Jakieś suszone owoce, łyżka, szklanka wody, ale dobra, okej, weźmiemy sobie taki jeden malutki i zaraz spróbujemy. Ale wysypał mi się, jak ten pan to pokroił? O, doniosłem. No dobrze, no to sprawdzamy w takim razie, jak ta baklawa smakuje. Baklawa jest ogólnie turbosłodka, nie wiem, czy to na nasze żołądki, ale patrzymy. Ładnie pachnie. Bardzo dobra. Mamy też tutaj lody. Lody śmietankowe. Te pistacje to są naprawdę prawdziwe pistacje. Absolutnie nie takie, że smaku mamy 20%, tylko bym nawet powiedział, że 80, 90 lub nawet 100. Fajnie, zimne, bardzo zimne, ale przerażająco słodkie.
aż normalnie moje ślinianki zostały tak pobudzone, że produkcja śliny jest tak olbrzymia, że aż normalnie się mogę zachłysnąć własną śliną. Bardzo słodkie? Bardzo dobre, jeżeli ktoś lubi tak słodkie pozycje. Niemniej jednak teraz kawka. Polska sypana. Jakobs albo MK Astra. Bardzo podobna. Nie, kawa jak kawa. Dobra, ok. Mocna. I na sam koniec mamy także jeszcze tutaj. Fajny. Bardzo dobry deser. Idziemy na podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, wychodzimy z restauracji pana Buraka i możemy powiedzieć tak. Naprawdę było to mega, mega smaczne. Nie będę ukrywał. Jakość mięsa, kruchość mięsa, te przyprawy, które zostały podane, kuchnia otwarta, no same plusy. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, no to nawet tak szczerze nie mam do czego. Być może do tego, że było troszeczkę zbyt mało warzyw, ale pewnie je można domówić osobno. Jeżeli będziecie tutaj, w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odwiedźcie tę restaurację, a z pewnością nie pożałujecie. Zapłaciliśmy 504 dirhamy. Czy to jest dużo? Sami musicie ocenić, ale za taką jakość też trzeba trochę więcej zapłacić. Dziękuję, moi drodzy, serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Aha. No i subskrybujcie też kanał, prawda? Bo takich filmów będzie jeszcze więcej. Więc jeżeli chcecie, pierwszy film, drugi film i do następnego.